Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji po meczu Śląsk Wrocław Piast-Gliwice. Przedstawiam trenera zespołu gości pana Marcina Brosza. Tam. Panie trenerze, bardzo poproszę o kilka słów pomeczowego komentarza. Takie mecze jak dzisiejszy to dla nas, dla Beniaminka, dla klubu, który się rodzi, klubu, który jest de facto budowany od podstaw, poprzez infrastrukturę, poprzez zespół, poprzez nowe, jak gdyby, dużo nowości jest w naszym klubie. Takie spotkanie, wygranie z mistrzem Polski na jego terenie, to jest ogromny handicap, ogromny zaszczyt i bardzo się z tego cieszymy i cieszymy się, że tak liczna grupa kibiców dzisiaj z Gliwic nam dopingowała. Jest to dla mieszkańców Gliwic, na pewno im to dedykujemy, bo czekali na to długo, żeby wygrać tutaj, na tak pięknym stadionie. I myślę, że też od początku do końca, no może oprócz tych paru pierwszych minut, to myśmy dyktowali warunki, że to nie jest jakieś przypadkowe zwycięstwo, ale od początku do końca byliśmy pod kontrolą. Śląsk postawił bardzo trudne, ciężkie warunki, natomiast myśmy się do nich dopasowali i wyprowadzaliśmy z kontry, które kończyły się groźnymi sytuacjami. Trzy razy udało nam się trafić do bramki szerzonej przez Kelemana. I tak jak mówię, no, ten mecz jest dla nas ważny nie tylko pod jak gdyby aspektem sportowym, ale i takim mentalnym. Wygrać tutaj, jak wiemy, nie za wielu zespołom się to udaje. Zdarzają się oczywiście takie spotkania, ale dla nas, jako dla Beniaminka, jest to ogromnie, ogromnie ważne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania do naszego gościa? Ja mam jedno. Czy pan nie uważa, że to był słaby mecz, tak pod względem piłkarskim po prostu? Powiem tak. Rok temu myśmy tu przyjeżdżali na ten teren, ale nie na teren Śląska Wrocław, tylko na zespoły ościenne, jak pan dobrze wie. Budowaliśmy zespół od podstaw. Jeżeli pan mi teraz zadaje takie pytanie, to wydaje mi się, że to jest pytanie nie do mnie, nie na miejscu. I trochę mi przykro, że tak poważna gazeta zadaje mi takie pytania. My jeszcze raz podkreślam, jesteśmy Beniaminkiem. Wygraliśmy na Mistrzu Polski, proszę pana. Nie mi oceniać, żyjemy adrenaliną. Dla mnie mecz to był wspaniały, który dedykujemy swoim kibicom i mieszkańcom Gliwic. Jeżeli pan teraz chce dewaluować, jak gdyby nasze zwycięstwo kosztem Śląska Wrocław, bardzo bym prosił, to nie pytanie do mnie. Proszę, no przykro mi takie, co słyszę, żeby na konferencji prasowej pierwsze pytanie było, czy mecz jest słaby. Wie pan co, myśmy tu strzelili trzy bramki, mogliśmy strzelić więcej. I bardzo bym prosił to podkreślać. Natomiast jak pan ma jakieś zastrzeżenie, to do mistrza Polski, nie do nas. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? No nie ma, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu ponownie na drugiej części konferencji po meczu Śląsk Wrocław Piast-Gliwice. Przedstawiam trenera zespołu gospodarzy pana Stanisława Lewego. Panie trenerze, bardzo poproszę o kilka słów pomocowego komentarza. Tak, určitě se mi to utkání nehodnotí lehce. Na pewno nie. Spotkanie nie ocenia mi się łatwo. A samozřejmě będziemy się musieć analizować. Będziemy musieli przeanalizować, dlaczego nie jesteśmy w stanie zagrać 3-4 mecze po sobie na dobrym poziomie i dlaczego mamy takie spadki. Straciliśmy linię gry po tym, jak wstrzeliliśmy bramkę i dla mnie jest to całkowicie niezrozumiałe. Soupeř se zaměřil sam. Przeciwnik eliminował naszą kombinację bardzo ostrą grą. A myśmy wybrali tu najgorszą metodę, taką, że każdy chciał sam coś zrobić i długo trzymaliśmy piłkę. Chcieliśmy iść głową skrzeć. Chcieliśmy iść głową przez ścianę. A pokud se nám podařilo, což bylo ale velmi málo, kombinovat na 2-3 doteky, hned měl soupeř problémy. A kiedy kombinowaliśmy na 2-3 doteki, przeciwnik miał problemy. Ale tych momentów było strasznie mało w całym zapasie. Ale takich momentów było bardzo mało w całym meczu. Dziękuję. Dziękuję.